Cześć, cześć, witajcie kochani, z tej strony Rolmix. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym, jakże krótkim odcineczku, bo niestety, ale dzisiejszy odcinek to jest zapowiedź pewnej rzeczy, na którą wszyscy rolnicy i gamerzy czekają. Tak, jak widzicie z tyłu nasze piękne klasy, które czekały cały rok na żniwa 2016, kochani. Tak. Właśnie stoją teraz w przeglądzie, w warsztacie stoją i przeglądamy je, szykujemy do wjazdu na pole, na pokos rzepaku, kochani. No. Ale zanim wjedziemy tymi pięknymi klasikami w wirtualnym świecie, czyli w farmingu na pole, to chcielibyśmy Was z góry przeprosić za to, że tak długo na naszym kanale nie pojawił się żaden odcinek. A to z takiego powodu, że przygotowywaliśmy się do jutrzejszego wyjazdu na Upałty, kochani. Tak, no wyjeżdżamy na Upałty z tego powodu, że są żniwa, tak? No w realu i w grze też mamy żniwa. Tak. I nagramy dla Was po prostu materiał. No i musicie się przyszykować na to, że po wrzuceniu tego filmiku znów nie będzie jakiś tydzień filmu, ale po tym jak przyjedziemy do nas, do miasta, od razu wrzucamy gaz, tak, pełna para, wrzucamy filmiki z realu, tak. Wrzucamy filmiki z gry. Oczywiście z gry też będzie fajna i taka mała niespodzianka, ale kochani, to... także naprawdę teraz jutrzejszy wyjazd przed nami, wyjeżdżamy na nagrania, przed nami cały tydzień pracy, będziemy tak. Cały tydzień na polu jeździć i nagrywać, zbierać materiały. Te odcinki z rzepaku z 2016 roku będą wyjątkowe, bo jeszcze takich filmików na kanale Rolmix nie widzieliście, a w tym roku pojawi się dużo nowinek, dużo ciekawych różnych rzeczy, których nie było w pierwszym sezonie, a będą one w drugim. Także możemy Wam tylko tyle przekazać, że jutro wyjeżdżam na nagranie, że na pewno będziecie widzieli na naszym kanale zbiór rzepaku z realu i to naprawdę w full wypasie i zbiór rzepaku z farminga i jeszcze wiele innych nowych, fajnych, ciekawych, interesujących dla Was rzeczy. Tak. Także kochani, dzisiejszy odcineczek to właśnie jest tylko po to, żeby Was poinformować, że dlaczego nie było i nie będzie przez jakiś czas jeszcze jakichś takich poważniejszych odcinków, z wiadomo jakich względów, ale jak już wrócimy, to po prostu będzie pełna para na naszym kanale i mam nadzieję, że będziecie z niecierpliwością czekać na te nasze nowinki. Tak, dokładnie. No cóż, kochani, także życzymy sobie i Wam udanych żniw rzepakowych, żeby te zbiory Wam się udały, bo jak wiecie, już w innych częściach Polski już ten rzepak jest prawie że zebrany, a u nas na Mazurach dopiero zaczynamy go zbierać, także... Tak, i jeszcze kochani, tak może odchodząc od tematu, chodzi o te granie z widzami. No niestety musimy tę serię tak jakby chwilowo zatrzymać, przełożyć, nie wiem jak to powiedzieć. Znaczy, tak. Kochani, czekamy na Was cały czas, czekamy na Wasze maile, musicie się sami do nas odzywać, żebyśmy po prostu mogli, żeby ta procedura dalej zaczęła działać. To jest w Waszej gestii, w Waszym zainteresowaniu, żeby z nami się skontaktować przez drogę mailową. My tak. Cały czas skrzynkę śledzimy i tylko do nas piszcie, a my na pewno ustalimy z Wami jakiś termin. Ale to jest inna sprawa, na razie cieszymy się tym, jesteśmy pełni po prostu zadowoleni, że w końcu nadszedł ten czas, że możemy wyjechać do Upałt na żniwa rzepakowe. To był czas, na który czekaliśmy od wielu, wielu miesięcy. Tak, no na pewno to trzeba być rolnikiem, trzeba po prostu czuć tą pasję, tak, żeby zrozumieć o co chodzi, bo niektórzy tacy przeciętny człowiek, który w ogóle go nie interesuje, myśli, jak to może jarać jakiś tam, nie wiem, jakaś maszyna zwykła, tak? No, no, no tak prosty człowiek, tak Janusz nie zrozumie tego. No. My cieszymy się po prostu, że mamy okazję wyjechać, mamy okazję dla Was przyszykować naprawdę wielką bombę na naszym kanale, bo takiego filmiku mogę Wam obiecać, że
na naszym kanale nie widzieliście i będziecie mieli okazję zobaczyć w 2016 roku. Daty dokładnej wam nie powiemy, bo po prostu nie wiemy, jak to się potoczy wszystko. Na pewno tydzień spędzamy na nagraniu, a kolejne parę dni musimy spędzić na złożeniu tego filmiku, także czekajcie z niecierpliwością, ale na pewno się pojawi. Nie opuszczajcie nas, śledźcie nasz kanał, bo warto. Warto naprawdę, tak, dokładnie. No cóż, kochani, nie będziemy przedłużać, bo szykujemy się na ten wyjazd, nie możemy się doczekać, to już jest jutro. Także pozdrawiamy wszystkich rolników, życzymy wam udanych zbiorów i dobrych plonów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, może kto wie, i w realistycznym. Także heja! Dancing upon the wall, you and that drug you're dealing.